Dobra, bo widzę, że są nowe jakieś tutaj pomysły. Co dzisiaj? Co teraz? Teraz będzie tak zwany kociołek węgierski. Będzie to karkówka z warzywami i z dyni. Tutaj już jest podsmaża się karkówka z boczkiem wędzonym, liściem laurowym i przyprawami mojej produkcji. I to się tak musi, że tak powiem, podsmażyć, podduszyć ziele angielskie, ziele angielskie się tam idzie. Później będzie szła czerwona papryka, ostra papryka i dynia, marchewka i cebulka. Tutaj spóźniłem się, ale została wrzucona cebula do środka. Trzeba spróbować. Tak, tutaj nie musimy się certolić, po prostu rąbiemy jak leci tasakiem, bo to wszystko się nam pięknie rozpyćka w tym górach. Już? No to czekaj. Sikania papryki? Siekam paprykę. Tak, jak mówią, tak? Kolumb sprowadził paprykę do Polski w XII wieku, tak? Z Peru. Co to jest? No to jest taka dynia zgita. Skłosz to się nazywa. A ogólnie po polsku to chyba tykwa. Tak mi się wydaje, ale pewności 100% nie mam. Tykwa to się mówi na chudą dziewczynę chyba. Tykwa. Tyczka się mówi na chudą dziewczynę, bracie. I wysoką. Ale nie tykwa. Co? Kutwa mówi się na zioma, który jest sknerą, nie? Ale to kutas. Akurat się dusi, na majaga. Zaraz jeszcze przyjemnie posiekamy. Nie. Hopsa. Może nawet nie wejdą, bo jest mały są. I teraz przygotowujemy się do wrąbania dyni, którą, jak dobrze wiemy, małe leninki kiedyś, powiedzmy jakieś 300 lat temu, przywiozły z Peru. Jak paprykę. Razem z Kolumbem. Z Kolumbem. No dobra. Super. Nie było. No i jest. Zobaczmy, że będzie miejsce, może być jeszcze połowę na przykład. Ready, steady? Go! Tak jak w stacie pocieję ze szwagrem, oglądaliśmy. Możesz, ciekawą jakąś historię opowiedzieć, będzie w filmie. Jeszcze jedno.
dynia dodana. Teraz dolejemy odrobinę wody. Zrobione. Tu postawimy, żeby się zbierało. I lecimy. No, będziesz zaradła, kosa będziesz. Zrobimy specjalny kociołek.